Na podcast zaprasza producent suplementu diety Magne B6. Zmęczenie i stres z ashwagandą. Cześć. Zapraszam Cię na następną rozmowę z Zakulis, w której jak zawsze szukam odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. Pokazuję kulisy sukcesów, porażki i trudnych sytuacji z życia moich gości. Zapraszam na następny wywiad Max Ber. Sobota, godzina 18, to idealny moment do tego, by rozpocząć rozmowę z zakulis. Zapraszam serdecznie Max Maxbera, naprzeciwko mnie Paulina Sykut-Jerzyna. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jesteśmy w przeddzień Dnia Matki. Jaki to moment dla Ciebie, jako, jako mamy, ale też jako córki, która mamy nazywa superbohaterką? Jaki to jest moment dla Ciebie? Na pewno bardzo ważny i też taki. Moment, kiedy rozczulam się myśląc nad macierzyństwem, nad rodzicielstwem ogólnie rzecz biorąc, i kiedy myślę o swojej mamie, o tym, jaką ja jestem mamą i że nią jestem w ogóle, to jest dla mnie takie bardzo wzruszające. Dużo się zmieniło od czasu, kiedy ja zostałam mamą, i też spojrzenie na to, jak moja mama do mnie podchodziła zawsze. No, jestem po prostu. Tego dnia wyjątkowo też wzruszona i blisko mojej mamy, a z córką wiadomo, jestem bardzo blisko, więc tego dnia jesteśmy zawsze razem. A ty jako dziecko miałaś takie pomysły, jakieś szczególne, by mamy w jakiś sposób obdarowywać, albo miałyście może jakąś taką więź, nie wiem, swoje rytuały, które też zahaczały o jakieś takie specjalne dni? No, my byliśmy w ogóle razem z moimi braćmi bardzo blisko z mamą, bo wychowywała nas sama mój tata zmarł, kiedy byliśmy bardzo mali, więc to było takie pełne zaangażowanie i bliskość, jeśli chodzi o moją mamę, o nas. Więc robiliśmy jej różne niespodzianki. W dzień matki były na pewno laurki, i normalnie spędzaliśmy czas z naszą mamą, ale to nie dzieliło się tak tego czasu, że no teraz idziemy akurat do kino. Na, albo idziemy na spacer. My po prostu byliśmy z nią wszędzie. E, czy była. W, czy odwiedzaliśmy ją na przykład w pracy, albo. a po pracy chodziliśmy razem na zakupy. To były takie nasze codzienne rytuały. E, niby zwyczajne życie, ale też jakże piękne i ważne to były momenty, patrząc z perspektywy czasu, kiedy tego czasu, którego spędzamy e, i też z naszymi dziećmi, e, pewnie jest mniej, porównując te dawne czasy, ale też e, to za. Angażowanie, niby takie zwyczajne e, sprawy, rzeczy, ale jaka bliskość, jaką bliskość można wtedy zbudować? My, te, przyznam szczerze, staramy się tak żyć z naszą córką, wszystko z nią robimy, towarzyszy nam w różnych sytuacjach e, i też w pracy bardzo często i tak, e, tak myślę, że już. E, że już widzi na naszym przykładzie, tak jak my na przykładzie naszej mamy, jak się żyje, jak to wszystko wygląda dookoła. A czy dorastanie z braćmi to jest swego rodzaju inny, <grym> Poligo. inny poligon niż, <grym> niż ten, na którym twoja córka ma przyjemność funkcjonować? Jak to jest dorastać z braćmi, którzy no właśnie, co robią najczęściej? <grym> Różnie. Nie no, kocham bardzo moich braci i to jest taka miłość, która po prostu jest. I nie zniknie nigdy, nawet jeżeli nie wiem, mielibyśmy może gorsze relacje, ale mamy bardzo dobre. Kocham ich i nic z tego nie zmieni. A, ale na pewno tak zaśmiałam się, że to był poligon, bo było różnie. Myśmy dla dziewczyny w ogóle dorastanie z chłopakami, ze starszym i młodszym bratem, różnica 2-3 lata między nami, więc ja byłam Czyli w, ty w, ja środkowa. W okay. to, to było coś bardzo ciekawego. Ja wiedziałam, jak się chłopaki zachowują, znałam ich kolegów, i taka byłam, dla mnie to pewne rzeczy były później oczywiste i nie byłam taką dziewczynką pewnie pod kloszem chowaną, jak niektóre, więc znałam zachowanie chłopaków. I to było, myślę, że dobrą wprawką do późniejszego życia, ale moi bracia, no i biliśmy się i przytulaliśmy, płakaliśmy razem, ale staliśmy zawsze za sobą murem i to jest fajne, kiedy masz takie oparcie w rodzeństwie. No, ale jak to w rodzeństwie, bywały różne momenty za dzieciaka. Czy być z chłopakami dało Ci też jakąś taką siłę, coś takiego, co ty przekułaś później właśnie w swój sukces, bo kiedy się dorasta wśród mężczyzn, to często porusza się kwestie dziewczyny z sąsiedztwa, że jesteś taka, wiesz, tak, że, tak. że możesz konie kraść z taką osobą, jaka ty byłaś. Coś w tym jest, coś w tym jest rzeczywiście, bo, bo ja taka byłam dziarska, pomimo tego, że delikatna i wrażliwa, to jednak na drzewo się Wspinałam z braćmi i też dało mi to takie, no to tak, dobrze się poruszałam też w świecie, kiedy musiałam się i muszę się dogadywać z mężczyznami, bo jest ich sporo w pracy i bardzo fajnie. Twierdziłam też, że lepiej dogaduję się z mężczyznami i myślę, że to jest kwestia tego, że się wychowywałam właśnie z moimi braćmi, ale uważam, że to, to bardzo fajnie, bo, bo rzeczywiście dało mi to też takiego. Fajne doświadczenia na, na przyszłość. O tej przyszłości też Pauliny Sykut-Jerzyny będziemy <coughs> rozmawiali dalej po krótkiej przerwie. Wracamy do Was za chwilę. Paulina Sykut-Jerzyna, naprzeciwko mnie, to jest rozmowa z Zakuli Rozmawiamy o dzieciństwie. No właśnie, bo ono jest bardzo ważne w kontekście tego, jakimi później jesteśmy ludźmi. Wspominałaś o swoich braciach, o tym, że to był wyjątkowy poligon, który dał Ci <coughs> też wachlarz, można powiedzieć, możliwości do wejścia w życie dorosłe. Mamy na Nazywasz kochaną bohaterką. Dlaczego akurat tak? Wiesz, była, jest to kobieta, która zmierzyła się z, z losem e, też niełatwym, bo e, mając 29 lat, e, trójkę dzieci w wieku 2, 3,5, 6 niecałe, straciła męża. E, mój tata zmarł e, w, nagle i to było coś. no. Okrutnego, taki cios, który, który gdzieś odbija się na nas wszystkich do tej pory, a przede wszystkim był no, ciężki dla tej młodej kobiety stojącej u progu takiego dorosłego, dojrzałego życia z trójką malutkich dzieci, i poradziła sobie z tym życiem, i dla mnie jest, dała nam bardzo dużo miłości, pomimo tego, że, że, wiesz, to było dla niej niezwykle ciężkie. I zawalczyła o siebie i o nas, także to uważam, że jest super bohaterką. Widzę to w oczach, że, że to jest stuprocentowa relacja. Ty od mamy czerpiesz jakieś inspiracje w kontekście też jakby bycia mamą dzisiaj. Co chciałabyś ze swojego dzieciństwa, które na pewno wyglądało zupełnie inaczej, bo świat wyglądał inaczej, dać swojej córce? Na pewno trochę bym chciała, żeby ten jej świat wyglądał podobnie do mojego, bo ten dzisiejszy no na pewno też jest trochę inny i ten, to wszystko, co dzieje się dookoła, jest tak intensywne, dużo tego, a chciałabym, żeby moje dziecko miało trochę więcej takiego spokoju, podwórka, tak jak my mieliśmy, i takich relacji. Udaje się gdzieś tam to w ten sposób ułożyć, ale to jest trochę inne, szybsze, na pewno gdzieś szalone bardzo to życie tutaj w Warszawie i w tym świecie, który po prostu jak szalony, um, ale były takie momenty, szczególnie kiedy Róża się urodziła albo jeszcze jak byłam na, końcu, na końcówce ciąży, że, że myślałam, jak ja sobie poradzę, przecież ja nigdy tego nie robiłam, ja nie wiem, niby wiem, bo czytałam, obserwowałam i tak mama mnie uspokajała, że słuchaj, wszystko będzie dobrze, będziesz wiedziała, jak zrobić, co zrobić, wszystko jest intuicyjnie. U rodziców, u, u matki, zobaczysz, że wszystko będzie dobrze. I te lęki gdzieś tam minęły, i rzeczywiście ta intuicyjność była taką domeną mojej mamy, i to jest coś, z czego, co mam po niej, i gdzieś to otwarte serce na ludzi, a na moje dziecko, to już w ogóle jesteśmy bardzo blisko. Takie jesteśmy, no, jesteśmy częścią siebie, <ścoughs> I, i zawsze czuję. Ją i czuję, kiedy coś się dzieje, i moja mama jest dokładnie taka sama. Także cieszę się w sumie, że tą cechę mam po niej. Ci gratuluję tego. Dzięki. A powiedz mi, od którego momentu życia Ty pamiętasz? wszystko, co się u Ciebie działo, bo kiedy czytałem na Twój temat, to wiem, że swój talent wokalny odkryłaś już na poziomie przedszkola. Twoja... To mama. A, tak. mama odkryła. No, tak, no bo wiesz, ja lubiłam bardzo śpiewać, ale mama, mama rzeczywiście Myślałem, była takim że odkrywcą. Się na środku Nagle. jakiegoś pokoju i powiedziałaś będę wokalistką. Nie, 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 To było tak, że ja byłam, ja się wstydziłam i gdzieś tam zawsze ten, te swoje lęki zwalczałam Odważnie idąc do przodu, jednak zawsze miałam w sobie dużo takiego lęku, yy, ale tak, to mama była odkrywcą talentu wokalnego i to ona mnie zaprowadziła na pierwsze zajęcia do Domu Kultury i biegała z tą trójką dzieci. Jednego prowadzała tam, drugie na szczęście wszędzie było blisko, bo to puławy i tak naprawdę wszystko było blisko i szkoła, i przedszkole, i dom chemika, czyli dom kultury. I tak biegała z nami bidula <grym> wszędzie. Ja chciałam najwięcej tych zajęć i. Czasem bracia chodzili ze mną. No i tak to, tak to wyglądało u nas, u nas w domu. Jeśli chodzi o, o talent, to, to zawsze mama. Paulina Sykut-Jerzyna naprzeciwko mnie, a po krótkiej przerwie porozmawiamy o zespole pieśni i tańca, bo tam też troszeczkę się działo. Słuchajcie nas, to jest rozmowa z Zakulis. Wracamy do Was po krótkiej przerwie. Rozmowa z Zakulis naprzeciwko mnie, Paulina Sykut-Jerzyna, rozmawiamy o zespole pieśni i tańca troszkę, bo. Tak naprawdę nie uchyliłaś jeszcze rąbka tajemnicy, co to za etap w Twoim życiu, bo często mówi się, że jakiś taki młodzieńczy y, etap pod tytułem przynależność do danej grupy kształtuje nas w pewien sposób. Rozmawiałem y, na przykład z Szymonem Majewskim, który do dzisiaj ma w sobie bardzo dużo z tego harcerza. Wita się na korytarzach w pracy, cześć bracie, etc., <grym> itd., tak dalej, tak dalej. Kiedy wstąpiłaś do powiśla, co sobie. Pomyślałaś, czy to też było dla ciebie jakieś dziecięce spełnienie marzeń? No bo nagle te, te wszystkie, powiedzmy, pieśni ludowe, te wszystkie stroje, to też jakoś nadaje rangi. Kiedy się jest takim małym dzieckiem, to na pewno jest to świat bardzo kolorowy. Bardzo piękny i kolorowy, ale tak sobie wspomniałeś o Szymonie Majewskim, że to są takie gdzieś tam y, dziecięce i fascynacje, które w nas pozostają i też. Jak, jak my możemy być, no nie wiem, tymi dziećmi, nawet kiedy jesteśmy dorośli, ta część dziecka fajnie, jeżeli ona w nas jest. I, i faktycznie Szymon taki dla mnie trochę jest. I, i, i fajnie byś mieć w sobie takiego dzieciaka. Dla mnie było to była to po pierwsze przygoda, bo byłam. I w podobnym czasie też spróbowałam tańca towarzyskiego u nas w domu kultury, w domu chemika, właśnie. Ale jakoś tak, jakoś te tańce ludowe bardziej mi podpasowały i tam się też śpiewało. I to było dla mnie ważne. Pamiętam w tamtym okresie. No i tam pierwszy raz zaśpiewałam. Przy... Szumigaj. Szumi tak, tak. Szumigaj, szumi osika. I gdybym to ja miała skrzydełka jak gąska. I, e, I to pierwszy raz dostałam. Pani przesłuchała całą grupę, i, i to był taki no, pierwszy w życiu, można powiedzieć, casting wygrany, bo wybrała mnie w sumie z kilkudziesięciu dziewczynek wtedy. To już w wieku szkolnym, czy jeszcze przedszkolnym? Chyba to było około pierwszej klasy, jakoś tak. E, tak, myślę, że to była pierwsza klasa, ten pierwszy występ na puławskiej scenie. I Jak Ty się poczułaś na, powiedzmy, teraz weźmy to w cudzysłów? Na scenie, bo debiut na scenie dla młodego dziecka też jest znaczący. Pamiętam, że jakiekolwiek role w Jasełkach czy czymkolwiek innym to zawsze było ogromne wydarzenie. Przy okazji trochę adrenaliny, kortyzol skakał od najmłodszych lat. Czy ty już wtedy poczułaś, że scena Cię kocha, że Ty lubisz scenę? Ze mną to było tak, że ja po prostu chciałam śpiewać. Jak ktoś mówi, że ja, nie wiem, dziewczyna walcząca o sławę, nie wiem, widolu, bo też był taki moment w moim życiu, to ja nigdy nie myślałam o sławie, o tym, żeby być taką widoczną. Ja po prostu chciałam śpiewać. I stojąc na tej scenie, będąc pierwszoklasistką w tym ludowym stroju, byłam bardzo zestresowana, ale chciałam zaśpiewać tą piosenkę. Chciałam, żeby to chciałam. Chciałam nią tak y, żyć w tamtym momencie i chciałam mieć takie głębokie odczucia. Bardzo się denerwowałam i za każdym razem te występy przypłacałam takim solidnym bólem głowy. Po, po występie, ale, ale zawsze było warto i kochałam, kochałam zawsze te momenty, kiedy stawałam na scenie i śpiewałam po prostu, ale szalenie mnie to stresowało, szalenie. A pamiętasz moment, w którym pierwszy raz śpiewałaś poezję? Czy coś konkretnego jakoś cię tak ujęło? Bo kiedy młode dziecko sięga po tego rodzaju sztukę, no to też kształtuje to wrażliwość, emocjonalność. Być może nie rozumie się jeszcze wtedy aż tak bardzo tego, co się konkretnie śpiewa, jeśli chodzi o interpretację, ale no zostaje to w człowieku na pewno w jakimś sposób. Tak, to było tak z moją poezją, że chodziłam na zajęcia do, na Powiśle, a obok słyszałam dźwięki muzyki Michała Matrasa, który grał na fortepianie, i tamte dziewczyny śpiewały takie ładne piosenki. I tak sobie e, wsłuchiwałam się w nie. Ja byłam jeszcze za młoda, żeby pójść na takie zajęcia, ale bardzo chciałam. E, I w międzyczasie szukałam jeszcze innych zajęć wokalnych. Moja mama też szukała i tak no, po prostu bardzo chciałam śpiewać. I przyszedł moment, kiedy. Gdzieś coś w tych grupach, w tańcach ludowych się działo i było. My, byliśmy, my byłyśmy za młode, żeby przejść do kolejnej grupy, jakoś to się rozmyło, i to był moment, kiedy zaczęłam chodzić na, tą, na zajęcia z poezji i tam się nauczyłam tak dużo dobrych rzeczy, które w zasadzie ukształtowały mnie też w, na przyszłość. Te dobre teksty poetyckie, gdzieś tam nawet. Zastanawianie się nad tymi treściami to było coś uważam ważnego, co kształtuje młodych ludzi, i tak mnie to ukształtowało, że, że mnie trochę wypaczyło na później, że no, miałam różne etapy gdzieś tam muzycznie. I popowe piosenki śpiewałam z zespołami, ale gdzieś ta muzyka, ta poezja śpiewana tak mnie. Tak mnie chwyciła mocno, że nie puszcza i nie puści już nigdy. I tak naprawdę ja bym chciała e, Zaśpiewać śpiewać, w Ale śpiewać to e, lubię bardzo też w Sanach i, i szanuję to, co robi. Fajnie, że jest taka dziewczyna, która, e, która e, wypłynęła na szersze wody i śpiewa też dobre, e, dobre teksty. No i szerzy też tak. e, w jakimś tam stopniu e, polską kulturę, która na pewno dociera, dociera teraz e, wyżej dalej, mocniej. A my polskiej kulturze też będziemy rozmawiali po krótkiej przerwie, więc słuchajcie nas dalej do usłyszenia. Wracamy po krótkiej przerwie, to rozmowa z zakulis naprzeciwko mnie Paulina Sykut-Jerzyna. Dużo było o śpiewaniu, to śpiewanie od najmłodszych lat u Ciebie wybrzmiewało, ale do tego worka talentów możemy też dorzucić te zdolności plastyczne odziedziczone po babci, tak? Tak, po babci, gdzieś tam po dziadkach i muzyka i te zdolności przekazywane z pokolenia na pokolenie. I tak, moja babcia pięknie malowała, uprawiała pole, była rolnikiem, ale też malowała obrazy, więc kilka obrazów mamy zachowanych. Babcia zmarła wiele lat temu, ale tak, ewidentnie po niej te zdolności. Ja bardzo lubiłam jako dziecko wracać z przedszkola i siadałam. Siadałam po tym przedszkolu y, sobie z kredkami albo z farbami i malowałam. A w liceum mieliśmy w ogóle takiego wspaniałego pana od plastyki, który powiedział nam w zasadzie przekazał nam tą kwintesencję uprawiania sztuki, że ty nie musisz malować, nie wiem jak ktoś. Ty możesz malować po swojemu. Pokaż jak to czujesz i my tak chodziliśmy w plener z nim z węglem i ma malowaliśmy swoje obrazy. On nam pokazał, że możemy malować farbami olejnymi, kupić płótna albo sami je naciągnąć, jak to zrobić. Więc przekazał nam dużo takich wspaniałych rzeczy i zaraził nas w zasadzie y, uprawianiem y, sztuk plastycznych, y, co, za co bardzo jestem mu wdzięczna. Dzisiaj na, nie pamiętam. Y Dokładnie nawet jak się nazywał, bo przyszedł na chwilę do naszej szkoły, ale był fantastycznym człowiekiem, i uważam, że takich nauczycieli powinno się spotykać na swojej drodze. Takich, który, którzy zarażają pasją i pomagają się rozwijać. A ty, w którym momencie swojego życia poza tym wyjściem na scenę, odkryłaś w sobie konkretną pasję? Pasję do tego, co robisz, bo rozmawialiśmy o tym, że. Pierwotne wyjście na scenę wiązało się z jakimś stresem, to też było taki element przełamywania pewnego rodzaju pewnie barier u siebie, ale pasja daje człowiekowi dodatkową siłę. No jak się ma 4, 5, 6 lat, to pewnie można być czymś zainteresowanym, ale nie na 100% będący już w tym, co się chce w życiu docelowo robić. Kiedy ty odkryłaś, że masz pasję do, do, do zawodu, do sztuki na takim etapie, na jakim jesteś też i dzisiaj? Wiesz co, u mnie to była taka, no to było tak jak z perspektywy czasu patrzę, tak niesamowita pewność, że ja wiedziałam od początku. I nie wiem skąd się to wzięło i dlaczego, być może mam taki dar albo tak taka się urodziłam, że ja po prostu od początku wiedziałam, w którą stronę chcę iść, i e, dla mnie to śpiewanie było takim, ja po prostu chciałam śpiewać, a był moment, że przecież ja mogę śpiewać, malować, mogę robić wiele rzeczy w swoim życiu i nawet przez moment chciałam zdawać do szkoły, do liceum plastycznego w Nałęczowie, ale spóźniłam się na te egzaminy, one były wcześniej. E, no i tak inaczej się to wszystko ułożyło, ale nie przestałam malować. <noise> e, w, gdzieś tam los mnie kierował na pewno, ale też towarzyszyła mnie mi taka. Ta, Pewność, w którym kierunku chcę iść. I wszystko się udawało jakoś tak to ułożyć, że tu zdałam na te studia na kulturoznawstwo na UMCS. Dostałam się w zasadzie od razu i to też chciałam, chciałam wylądować na tych studiach. A jakiś tam planu B, C nie bardzo miałam taki plan, więc wszystko też na szczęście układało się. Tak jak sobie to gdzieś wymyśliłam, a były to myśli dosyć spontaniczne, ale pewne w gruncie rzeczy. A ty jesteś taką osobą, która właśnie jak jest spontaniczna, to też wymyśla sobie cały czas nowe wyzwania, nowe pola, na których chce się spełniać. Skąd pojawiło się na przykład dziennikarstwo? Przy śpiewaniu, przy wokalu, przy tych zainteresowaniach dotyczących kulturą. To w kultury. trakcie było. Dziennikarstwo było już w trakcie. Mówiłam trochę o tym warsztacie, który zdobyłam śpiewając poezję, czyli no dużą wagę przykładało się do tego, jak się mówi, jak się, czyli jak się śpiewa, ale śpiew to też mowa. Tam jest to, jak się wypowiada, wyrazy, jak się akcentuje, to wszystko jest bardzo ważne. Czy dbałość o końcówki. To są rzeczy, których nauczyłam się właśnie śpiewając poezję. A których, jeżeli człowiek nie posiada też takiej swojej dbałości e, wrodzonej, albo takiej nauczonej, wpojonej przez kogoś, to ciężko jest e, gdzieś tam to osiągnąć, albo jeśli się o tym nie myśli, to się po prostu nie myśli. I mówi się w pewien sposób e, niechlujnie, albo nie wiem, nie przykłada się do tego wagi. E, więc e, ta moja droga. Była e, no właśnie taka i e, już kiedy byłam w telewizji, kiedy pracowałam e, w pogodzie i prowadziłam swój muzyczny program, e, to stwierdziłam, że pójdę na dziennikarstwo, żeby dopełnić. E, tutaj swoje wykształcenie i skoro już pracuję w telewizji, fajnie by było mieć to na papierze. Kierunku. Ale powiem szczerze, że więcej mi dało doświadczenie, które zdobyłam czy w pogodzie, czy występując na scenie, w, no, pracując z dziennikarzami w newsach u nas, że to jest taki warsztat, który naprawdę jest bezcenny i tego na studiach się nie da nauczyć. O tym, czego można się nauczyć, a czego później się doświadcza, będziemy rozmawiali dalej. W podcaście z Zakuli z moją dzisiejszą gościnią Paulina Sykut-Jerzyna. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. I zapraszamy Was w tej chwili, byście nas słuchali dalej. Ale jeśli nie macie czasu, by nas teraz posłuchać, to oczywiście podcast zostawiamy Wam również na platformach streamingowych, do których możecie zajrzeć, kiedy tylko Wam pasuje. Udanej soboty i pamiętajcie, że jutro dzień mamy, warto mamy swoje ściskać każdego dnia. Dziękuję pięknie, Max Berry. Do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy. Dziękujemy, a ja ściskam i Was, i wszystkie mamy wszystkiego dobrego. Za kulis. Podcast Zakulis naprzeciwko mnie, Paulina Sykut-Jerzyna. Dużo było o Twoich młodzieńczych zainteresowaniach, o dochodzeniu do, do tak naprawdę sukcesu, no bo też w którymś momencie warto sobie powiedzieć, że udało się. Jesteś tego zdania, że się udało? Jesteś zadowolona, spełniona, bo to też ważne. B bardzo jestem spełniona i cały czas się spełniam. I tak jak mówię, że udało się, to cały czas mam na wrażenie, że się udaje i że to się toczy. I nie mam takiego um, poczucia, że y, coś osiągnęłam y, w sensie że wspięłam się na jakiś szczyt ciągle idziesz w górę bo y, nawet y, nawet tak tego nie zakładałam ale jestem cały czas w Takim procesie dochodzenia w drodze. O, jestem w drodze, i to jest chyba no, najfajniejsze z tego wszystkiego, że ta praca jest taką drogą. I codziennie w zasadzie wspinamy się na różne szczyty, pokonujemy i swoje słabości, jakieś tam swoje blokady i poznajemy fajnych ludzi i mniej fajnych. I to jest w ogóle super w tej naszej codzienności, pracowej codzienności, bo pomimo tego, że też to jest wielka pasja i przyjemność to też jest praca i tu jest takie, takie kolejne określenie na to, co robię, co robimy, które też jest bardzo istotne w tym wszystkim, żeby też nie zapominać, że, że to jest też już dzisiaj praca. No tak, bo kiedy człowiek żyje z, z pasji, dla pasji, to czasami może o tym zapomnieć. A ty miałaś taki moment swego rodzaju, nie powiem, wypalenia zawodowego, ale czegoś takiego, że poczułaś, że bierzesz na siebie zbyt dużo, bo, bo chcesz być tu, tam, siam, a to wszystko jakby wymaga też pewnego Zbilansowania i umiejętność zarządzania swoim czasem, swoimi wszystkimi zajęciami, pasjami też wymaga bycia dobrze i skrupulatnie poukładaną. Tak, rzeczywiście myślę, że każdy też ma taki moment, że, że nagle się robi wszystkiego za dużo i my nie dajemy do końca, może nie, nie, nie dajemy rady, ale czujemy to już. Nasz organizm jest tak przeciążony, że, że jednak do nas mówi, trzeba coś z tym zrobić. No i ja rzeczywiście miałam taki moment. Na pewno było to kilka lat przed narodzinami Róży. Ja pędziłam jak taki rozpędzony pociąg i tak. Wchodziłam z pracy do pracy i rzeczywiście było to wspaniałe, bo wielką frajdę mi to sprawiało. Było też niezwykle stresujące, no bo robiłam nowe rzeczy, różne rzeczy e, i czasami bywałam w trzech e, miejscach w pracy w ciągu dnia, czterech i robiłam, miałam kilka make-upów, malowali mnie, wychodziłam, robiłam to, tamto, później wieczorem coś innego i było tego bardzo dużo. E, I tak e, w pewnym momencie byłam tak już... E, zestresowana, przeciążona, że nie tylko czułam to w swoim ciele, ale też y, widziałam, czułam, że jestem taka rozedrgana w środku, że no i były badania, y, sprawdzałam, y, czy, czy coś mi nie jest, wiesz, i tak stwierdziłam, że to jest taki moment, kiedy tak, trzeba zadbać o, o siebie przede wszystkim, trzeba bardziej się słuchać, trzeba trochę przyhamować, może wybierać takie rzeczy, które, y, które bardzo chcę zrobić, które są dla mnie ważne, a nie robić wszystkiego. I gdzieś tam tak mi się udało to poukładać, też sprzyjająco okoliczności liczności myślę dookoła dobry moment w życiu i te ważne rzeczy takie dla mnie zawodowo zaczęłam robić że Udało się to y, tak dobrze poukładać, że y, no, że, że jestem zdrowa, że udało mi się w dobrym momencie też y, w, zadbać o siebie, żeby nie oszaleć, żeby nie sfiksować, no bo wiesz, to też się zdarza. Ludzie po prostu czasami za dużo biorą na swoje barki. A powiedz mi, jak dbasz w takim razie o siebie? Czy to jest y, pewnego rodzaju podejście do życia? Czy to jest y, swego rodzaju uprawianie sportów? Czy to jest jakaś suplementacja? Co dla Ciebie w Twoim takim rytualnym, zdrowym balansie, jest najistotniejsza. W zasadzie wszystko, co wymieniłeś, bo do tego też sami dochodzimy i mi to zajęło kilka lat. Ja też czytałam dużo o, o w zasadzie o zdrowiu, o tym, bo ja słucham swojego organizmu i zawsze tak miałam, że czułam pewne rzeczy, jestem nadwrażliwa, więc nawet czuję, jeżeli ktoś ma coś do mnie, albo mnie nie lubi w otoczeniu. Naprawdę mam taką wostrzoną y, intuicję, y, więc ona mi bardzo często pomaga, ale też słyszę jakby siebie trochę głośniej i nauczyłam się siebie słuchać i wiem, w którym momencie już jest taki opór i że muszę przystopować. Dużo czytałam. Y, to był też taki moment... Y, Ładnych parę lat temu, kiedy zaczęło się, zaczęto mówić też dużo o tym, jak o siebie dbać, jak uprawiać różne sporty, jak się suplementować. Ania Lewandowska wtedy właśnie zaczęła też. Być też bardzo popularna, i e, inne dziewczyny, które dietą się zajmują, chociażby e, i dietetycy. E, więc tego zaczęło być coraz więcej i było gdzie poczytać. I ja tak się po swojemu właśnie dokształcałam: czytałam e, i przekładałam też na to, e, jak ja się czuję, czego potrzebuję. E, I wiesz, sama też nauczyłam się odżywiać dbać o siebie rozsądnie uprawiać sporty, chociaż początkowo było to naprawdę niezbyt rozsądne. Nie wiem, wzięłam udział w triatlonie, później miesiąc później w maratonie i wszystko zrobiłam, ale w triatlonie na przykład nie skorzystałam ani razu i nikt mi tego nie doradził z fizjoterapeuty chociażby. No i to były takie podstawowe błędy. Ja o tym nie wiedziałam. Ale tak z marszu w triatlonie. Nie, przygotowywałam się do triatlonu yy, chyba. Pół roku na pewno, okay. 7 miesięcy może. Ale już wtedy biegałam od kilku lat, więc wiedziałam, co to za aktywność i biegałam bardzo dużo. Ale z jazdą na rowerze, no jeździłam tak jak każdy na rowerze do pracy albo trochę więcej, no po kilkanaście kilometrów. No, ale, ale to nie jest to. Tak, nie na takim szybkim rowerze. W każdym razie przygotowywałam się do triatlonu, zrobiłam to, pływałam bardzo dużo i super to był czas, ale też bardzo szalony. Byłam przeładowana tym wszystkim. No, jednak też się dużo o sobie nauczyłam. Dowiedziałam się, jak powinnam swój organizm traktować. Z należytym też na pewno szacunkiem i, i spokojem. Więc sport kocham i jest to dla mnie taka odskocznia, która pomaga mi gdzieś zregenerować głowę, wyczyścić głowę, ja to tak nazywam. I nie wyobrażam sobie życia bez ruchu. A powiedz, jak można według Ciebie najlepiej przy tego typu stanach ciągłego spięcia, napięcia, no bo też umówmy się, rola dziennikarki, prezenterki, osoby, która wychodzi na scenę, to jest wieczne wyciąganie siebie z jakiejś pozycji do... Pozycji, która jest później bardziej tą taką figurą, postacią, więc to wiąże się z napięciem albo chociażby swego rodzaju adrenaliną. To jest też wybuch stresu, który trudno czasami pewnie zredukować. Czy ty w jakiś sposób się do tego przyzwyczaiłaś, czy się nauczyłaś tego, czy, czy też umiesz o to zadbać? Też wszystko naraz, bo i się przyzwyczaiłam trochę i też mi to towarzyszy, przyznaję, mówię to głośno, bo stres jest nie, nieodłączny w naszej pracy. On nam towarzyszy, spina nas, też mobilizuje w pewien sposób do działania i to też jest ważny element pracy. Nie oszukujmy się bez tego, wiesz, no nie bylibyśmy też tacy pobudzeni i, i, i gdzieś jest jakimś takim motorem, który trzeba przerobić pozytywnie i. i da, no, on musi nam dawać kopa, no i dobrze, niech daje, ale rzeczywiście później trzeba to wszystko jakoś przetrawić, odreagować. No, nauczyłam się z czasem dbać o siebie, o swój organizm, zdrowa dieta, uprawianie sportu na pewno. Picie wody. Picie wody, tak. Mamy wody, bo musimy ją mieć. <laughs> Suplementacja, ale też, też na pewno inaczej spędzam wolny czas. Na pewno dbam o to, żeby żeby zachować taką równowagę i pobyć też sama, a przede wszystkim pobyć z moją rodziną i i przyznam ci szczerze, że przez te wszystkie lata tak się... Ja byłam bardzo towarzyską osobą i wiadomo, kiedy byłam dużo młodsza i z mężem bardzo często wtedy z moim chłopakiem, y, z Piotrkiem, tym samym <grym> chodziliśmy na imprezy y, i dużo się czasu spędzało też z innymi ludźmi, ale odkąd y, dużo czasu spędzam w pracy z ludźmi, to potrzebuję takich odskocznik w postaci ciszy, y, złapania gdzieś tam, nie wiem, poddychania po w lesie powietrzem i pochodzenia sobie po tym lesie, pobiegania sama y, albo wyjściem z Moimi ludźmi, czyli z Piotrkiem i z różą, po prostu na długi spacer i spędzenia takiego dnia, to jest dla mnie coś wspaniałego i to jest super taka odskocznia I jesteśmy razem i się cieszymy sobą i to jest coś, co mnie umacnia. Poza tymi rytuałami takimi dla duszy i ciała, yy, związanymi właśnie z takim zdrowym trybem życia, o czym a, wspomnieliśmy. A o tym zdrowym trybie życia ty się uczyłaś właśnie, właśnie z social mediów, czy, czy sama jakoś zgłębiłaś to? Nie wiem, czasami podróże do Azji człowieka wyciszają albo jakiekolwiek inspiracje, które przychodzą do nas y, nagle i przewartościowują też y, trochę właśnie to, jak spędzamy czas, no bo. Każdy w młodości lubi gdzieś wyjść, poimprezować, a w którymś momencie niektórzy tak, nawet nie wiem czy to zauważyłaś u swoich znajomych, tak drastycznie to odcinają. I nagle z bardzo takiego rozrywkowego trybu mm. życia niektórzy przechodzą właśnie w stan gwałtownego wyciszenia, co oznacza najprawdopodobniej, że organizm tego po prostu potrzebuje, jak u ciebie. U mnie chyba to stopniowo się odbywało, bo. Yy, m, chyba stopniowo, ale ja po prostu potrzebowałam tego, ja to czułam i i starałam się gdzieś tam uciekać do natury, do przyrody, do wiesz ja bardzo lubię biegać w lesie. Nigdy nie używam słuchawek, bo tyle dookoła się pięknego dzieje, że no jak mam nie słuchać śpiewu ptaków dookoła, mam w słuchawkach biegać. Trochę mnie to śmieszy, jak ludzi w lesie spotykam w słuchawkach, wiesz to jest albo. Ale jeszcze... to nawet jest często nie do pomyślenia, bo każdy wychodzi i pierwsze co robi, to to traktuje jak założenie butów. No, to dla mnie jest trochę straszne, zatrważające, że spotykam ludzi na ulicy, wyłączonych totalnie z tego, co się dzieje dookoła, tylko właśnie z tymi słuchawkami i nawet ktoś ostatnio prawie we mnie wszedł na przejściu, bo wymijał mnie i tak mi przeciął drogę, ehm, bo mnie, nie wiem, nie widział, na pewno mnie nie słyszał, bo miał słuchawki ten chłopak i tak e, to smutne trochę jest, bo gdzieś tam nie łapiemy nawet w takich momentach kontaktu, nie ma szans na Wzrokowy kontakt z taką osobą, bo ona jest tam w tym innym świecie albo muzyki, albo rozmawia przez telefon, albo czeka na telefon, bo kiedy ma te słuchawki w uszach, to jest w takim stanie czuwania coś zaraz może zadzwoni. Nie wiem, bo to do dzwonienia się używa. Nie używam. To wszystkiego. To wszystkiego widzisz, no, jesteśmy cały czas online. Znaczy ja nie, staram się nie. No właśnie, jak ty wyciszasz się, oprócz tego, że mówisz, że wychodzisz z rodziną na spacery, że dbasz o swój poziom wyciszenia, to zakładam, że kiedy czy prowadzi się finał tańca z gwiazdami, czy, czy występuje się na dużej scenie i, i później się z niej schodzi? To poziom adrenaliny do wyciszenia jest na pewno bardzo duży. Poziom przebodźcowania przede wszystkim jest przeogromny. Czy ty musisz to później odespać, czy jak twój organizm w ogóle znosi coś takiego? No mus, musi to przetrawić, bo ja rzeczywiście jestem taka pobudzona, bardzo zmęczona po y, takich y, właśnie scenicznych, y, dużych występach, ale to, to, nie, to jest zwykle taka nieprzespana noc, bo takie ja się śmieję, że się turlam do rana w tym łóżku, gdzieś tam tu coś boli, tutaj y, napięte wszystko, więc... Y, więc zanim jeszcze. No, muszę zmęczę się tak bardzo <grymnie> przez kolejny dzień i tą nie przez Paną noc, że następna jest raczej przez Pana, ale różnie, różnie to bywa. Na pewno nie idę na imprezę, na balet, tak zwany. <grymnie> Odreagować. Tak, nie, nie, to się nie zdarza. Kiedyś na przykład. Y no, chodziliśmy na imprezy, kiedy jeszcze róży nie było na świecie, po różnych w, w, dużych wydarzeniach. Teraz y, ma to miejsce bardzo rzadko, y, ale y, no, kiedy, kiedy byliśmy młodsi, trochę inaczej y, żyliśmy. Wiadomo, że to było takie tempo, poszło się na imprezę, odespało się, bo był czas na to. Teraz tego czasu nie ma i na tą regenerację, więc trzeba o tym pomyśleć, zanim pójdzie się na imprezę. Zanim się podejmie złe decyzje. A powiedz mi, jak bardzo macierzyństwo zmieniło twoje życie? Czy z perspektywy roli kobiety, która obserwowała też bardzo, powiedziałbym, takie mocne kobiety, no bo mama bohaterka, babcia też, powiedzmy, osoba, która wpływała na, na twoje życie, no to kiedy przyszedł ten moment bycia mamą, to na pewno też dla ciebie to było bardzo ważne. Był, tak, było i jest bardzo ważne, ale no, zmieniło, chociaż myślałam, że nie zmieni, bo wydawało mi się, że początkowo, że to będzie tak, że ja sobie wszystko tak poukładam i że jak będę dobrze zorganizowana, to ja sobie to wszystko ułożę i będę żyła tak jak, jak wcześniej. Żyłam, że po prostu, ale to w ogóle tak nie jest zupełnie inaczej nasze wyobrażenia sprzed macierzyństwa. w ogóle y, uważam, że y, radzić serdecznie można y, i matkom, ale y, no nie wiem czasami ja się śmieję bardzo z takich nie wiem, że y, jakiś... Dziewczyny z fitnessu mówią: A jeśli chcesz, to możesz tylko ćwiczyć. Tutaj Jak dziecko ma drzemkę, co sobie pocięci, to jest takie śmieszne. Jest dużo, naprawdę, kiedy rodzi się dziecko, to, no, to jest, jest się dla tego dziecka. I to jest dla mnie takie naturalne, że, że to był zupełnie inny czas. Ten począt, pierwsze lata życia córki, że byłam po prostu. No, jak mama, bardzo, bardzo blisko. To było takie dochodzenie do siebie po, przez tych kilka miesięcy po urodzeniu. I zupełnie taki czas wyjątkowy, też spokojniejszy, bo kobieta, no po porodzie no, dobrze by było gdyby miała też właśnie czas na regenerację i czas ja oczywiście pracowałam ale tak porównując ten czas kiedy Róża się urodziła rzeczywiście on był taki pełen spokoju dużo spędzaliśmy czasu też razem i spacery chodziłam do pracy ale tej pracy było trochę mniej jednak no, to był taki wyjątkowy czas do którego się bardzo uśmiecham i wiele koleżanek też mi opowiadało żeby żeby łapać te chwile one tak szybko mi Gdzieś miałam tak bardzo to z tyłu głowy, żeby nic nie stracić. I tak każdego dnia staram się nie stracić i. Yy... Celebruję poranki, może trochę za długo, <noise> i yy, wspólne śniadania, i każdy moment, kiedy możemy razem pojechać yy, rowerami do szkoły, bo na przykład nie mam poranka w pogodzie, albo wrócić yy, rowerami ze szkoły. Yy, to, to, jest, to są dla mnie takie chwile, które są dla mnie niezwykle ważne, jako dla matki, i dla yy, najbliższego człowieka dla, dla mojej córki. I się cieszę tym bardzo. To macierzyństwo jest dla mnie w ogóle takim wielkim wyróżnieniem i czymś wspaniałym mogę to swoje życie i przeżywać jeszcze raz. Chociaż wydawało mi się, że tak dużo wiem i jestem uważna na różne życiowe sprawy, ale to, jak pojawiła się Róża, to jest w ogóle takie i myślę, że każdy to powie większość rodziców że to jest takie szersze otwarcie oczu. Chyba zmysły się też ostrzą na wszystkie sprawy, i gdzieś tam, gdzieś tam się jest bardziej, bardziej uważnym na wiele. Czego uczycie najbardziej Twoja córka? Czego się od niej nauczyłaś? No, dzieciaki są bardzo mądre i trzeba patrzeć na życie jak one, prosto, sercem i tak starać się nie przegapić tych ważnych sygnałów, bo, bo wszystko, do każdej dookoła w zasadzie wysyła nam sygnały, i dzieci to wychwytują bardzo intuicyjnie. I tak tego powinniśmy. W zasadzie chyba każdy ma tą zdolność, ale zagłuszamy ją e, doroślejąc. Także najlepiej byłoby tak nie, nie wydorośleć do końca e, i być jak te dzieci, bo one są wspaniałe po prostu. Jak, e, ja sobie często, jak przychodzę po, po róże do szkoły, to rozmawiam sobie z jej kolegami, koleżankami, e, i one są tak tacy słodcy są wszyscy i, i mądrzy. No, także fajnie byłoby nie zatracić tego, tej mądrości dziecięcej. A ty masz w sobie tą fantazję dziecięcą, tą, te trochę tego dziecka i pielęgnujesz to też w sobie w jakiś sposób? Czy musiałaś właśnie zmierzyć się z macierzyństwem, z tymi powiedzmy. Nie wiem, czy lękami takimi dbającymi o to, by właśnie wszystko celebrować, bo, bo ten lęk przed uciekającym czasem, no jednak daje człowiekowi nic tak, człowieka nie motywuje, jak biegnący czas, który po prostu już y, nigdy się nie cofnie. No to prawda, ale tak staram się każdego dnia myśleć o tym, co teraz. Chociaż wiesz, no, jestem kobietą, e, mam 43 lata, <noise> dziecko mi rośnie, e, ja się starzeję. E, myślę, że każdy ma jakieś tam swoje lęki takie, e, i takie myśli, ale za dużo myśleć też niedobrze. E, wszyscy mądrzy tego świata mówią, żeby żyć tu i teraz, i, i to jest bardzo mądre. E, Bacz się, no. Jak najmniej. Chciałabym się, no, staram się bać jak najmniej zresztą. No i być taką każdego dnia y, uważną i cieszyć się tymi chwilami, które, które są teraz przede wszystkim. Na tym powinniśmy chyba się skupić, bo, bo zanadto myśleć o przyszłości chyba nie jest rozsądne. Nigdy też nie wiadomo, co się, co się przydarzy i co czeka za rogiem. Czy żonglowanie... Byciem w pracy i byciem w domu w dzisiejszych czasach jest bardzo dużym wyzwaniem z perspektywy ro roli matki. Jak Ty zarządzasz tym we właściwy sposób, taki dający Tobie również spokój? Staram się i całkiem nieźle mi to wychodzi, bo w mojej pracy jest tak, że no, albo mam dyżury w pogodzie, albo mam projekt, albo i coś trwa jakiś czas, y, albo prowadzę jakieś eventy, więc to wszystko jest takie, y, w czasie da się y, dobrze poukładać. I ta praca sprzyja właśnie takiemu ułożeniu y, czegoś, y, właśnie zaplanowaniu i pod dziecko, i wymianie z mężem, bo my od początku się tak wymieniamy w różnych zadaniach, albo robimy coś razem. Y, staramy się jak najwięcej być razem i to jest... Y, jakoś żonglujemy, ale... Sprawnie nam to całkiem wychodzi, muszę przyznać. Miłość jest dla ciebie najważniejszą wartością w życiu? Tak, miłość jest najważniejsza. Zresztą te mądrości, wszystkie, które, o których głosi się w bajkach dla dzieci, są niezwykle ważne i piękne. I to znowu nawiązuje do tego, że powinniśmy być jak dzieci i słuchać i tych bajek, i naszych dzieci, bo, bo to są. Najważniejsze takie wartości, których powinniśmy się trzymać i nie zapominać o tym. Kto nauczył się tego, że rodzina jest tak ważna, bo to jest piękna postawa mówiąca, że jak najwięcej czasu powinniśmy ze sobą spędzać, że powinniśmy celebrować każdy moment wspólnie, że, że należy żyć bajką i, i, i po prostu patrzeć na swoją rodzinę w taki sposób, to Myślę, że jest dla wielu osób po pierwsze marzenie, po drugie inspiracja, a po trzecie zadanie, które jest bardzo, bardzo trudne. To jest trudne zadanie i wcale nie namawiam nikomu i absolutnie nikt nie poczuje, że ja, komuś, ja jestem daleka w ogóle od tego, żeby innym radzić, jak mają żyć. Absolutnie. Myślę, że każdy jest inny i też ludzie mają różne skomplikowane losy. Z różnych domów po pochodzą. Jedni ze szczęśliwych, drudzy z nieszczęśliwych. Jedni skrzętnie to ukrywają, drudzy próbują to przepracować. Każdy jest jakoś ukształtowany. I jeżeli nawet spróbujemy żyć szczęśliwie tak po swojemu, tak jak potrafimy i kochać się w tych rodzinach, jakie mamy, to będzie coś dobrego dla nas. I, I to jest najfajniejsze. Wcale nie musimy być rodziną z obrazka, i nie wierzcie w te farmazony, które nas tutaj ładują w nas dookoła. Nie ma takich rodzin. Każdy ma swoje problemy i każdy jest czymś obciążony. Rodziny z obrazka nie istnieją to tylko na zdjęciu to jest kadr. A, a tak naprawdę każdy może być szczęśliwy, próbując żyć szczęśliwie. Na takich swoich warunkach trzeba być dla siebie dobrym, myślę przede wszystkim, i starać się zrozumieć siebie i, i swoich bliskich. No Ja mam, mam to szczęście, że mam y, takich najbliższych przyjaciół w domu i tak tego się trzymam. To jest w ogóle moja opoka. Piotry Swojego Kirusza. przyjaciela poznałeś <laughs> chyba już w wieku 16 lat, to prawda? Poznaliśmy się, ale nie byliśmy parą, to tak? Poznaliśmy się, bo byliśmy kolegami. I tak, i tak znamy się bardzo długo z Piotrkiem. A czy przyjaźń w związku to też jest filar, który bardzo mocno buduje i perspektywę zawodową, i perspektywę rodzinną, no bo też y, krosujecie w jakiś sposób te, te wszystkie Wasze zadania na, na różnego rodzaju polach? W jakim stopniu przyjaźń jest dla Ciebie ważna w życiu? Ja myślę, że to, żeby siebie lubić, tak naprawdę, to to jest podstawa. Miłość wiadomo, ale też taka sympatia, bo czasem ludzie się kochają, ale ciężko im się dogadać. To skomplikowane, ale tak, myślę, że taka sympatia. Ja po prostu lubię, lubię z moim mężem przebywać i zawsze nam dobrze się dogadywaliśmy. Oczywiście jak każda para, też mamy chwilę, kiedyś się kłócimy, ale wyjaśniamy te spory i gdzieś tam mm, nie mamy takich cichych dni, albo no, to trwa chwilę w zasadzie, bo i tak musimy pogadać. <laughs> Jak nie o tym, to o tamtym. A poza tym dziecko też łączy, wszystko trzeba rozstrzygać na bieżąco. Róża jest takim też mącznikiem. Ciągle coś się dzieje u nas w domu, więc nawet nie ma czasu na to, żeby się pogniewać na dłużej. Ale czy ty masz takie tendencje do przechodzenia w kierunku klimatu włoskiej, włoskiej rodziny, czy Oj, kompletnie? Trochę Włoska trochę polska, trochę sobie e, i pokrzyczymy i poprzepraszamy się i poroz, porozmawiamy, e, więc... E. A czy paradoksalnie rodzicielstwo może jeszcze zbudować mocniej relacje? Myślę, że tak, bo my o sobie też się dużo więcej dowiedzieliśmy jako rodzice, stając się rodzicami, dosz doszła nam jeszcze jedna osoba, z którą my jako rodzice musimy się dogadać i jako partnerzy, y, mąż z żoną. Więc, y, więc to jest w ogóle ciekawe taka sztuka negocjacji. Czasem mam koleżankę, która jest, y, która ma dwóch chłopaków no i męża. I mówię Jezu, ty to w ogóle jak ty ten, no, mówię, ty, ty musisz z nimi nieźle tam negocjować. No i tak mówię, a co ty myślałaś? No, mnie taka, więc tak, to jest y, 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 no, Trzeba być też dobrym negocjatorem i to takim, znaczy starać się przede wszystkim rozmawiać, bo na tym polegają różnego rodzaju negocjacje. Kamil tak. Baleja jak siedział na twoim miejscu, to wspomniał, że bycie ojcem jest niesamowicie też trudną rolą, bardzo często odpowiedzialną i, i często też w związku jest jakiś pokłosie takich sytuacji na zasadzie takiej, że jakby, no rodzice żyją życiem rodzica, i warto sobie raz na jakiś czas przypomnieć, jak to jest też być bez dzieci. Powiedział, że game changer dla związku to jest moment, w którym dzieci jadą do dziadków i on z żoną ma po prostu chwilę, by, by zadbać. O, o relacje też w jakiś sposób? Czy, czy ty też wyznajesz zasadę, że w jakikolwiek sposób należy właśnie mieć swoją przestrzeń, ale myślę też swoją na zasadzie Twoją własną, bo też nie chodzi mi o rozdzielanie się mm. powiedzmy jako, jako, jako rodzina, bo być może każdy ma jakieś swoje powiedzmy perspektywy, czy też, czy też formy, by temu wspomagać w jak najlepszy sposób, ale czy ty czasami masz tak? Taki moment, że ty musisz pobyć właśnie sama i też daje ci to dalszego powera? E, tak, ale no, bywam też sama. E, to nie jest tak, że jesteśmy cały czas razem, czy ja z Piotrkiem, czy ja. U uśmiechnęłam się, jak powiedziałeś, że y, trzeba pobyć samemu. Nam się jeszcze nie udało, y, tak? bo cały czas sami różę wychowujemy i szczycimy się też tym, że, że y, tak nam się udaje i fajnie to jest. Y, nawet trudy te znosić wszystkie i niewyspania, bo początki wiesz, są y, trudne, y, ale, ale ogólnie to myślę, że wszystko przed nami, więc, y, więc być może będzie już niebawem jakiś wyjazd. Ty masz jakiś, no właśnie Ty masz jakiś, Ty masz jakieś swoje marzenia cele? Czy też tak jak powiedziałaś, nauczyłaś się żyć tu i teraz skupiać się na, na najlepszych wyzwaniach, bo te są często bardzo blisko. Jak ty podchodzisz generalnie do życia? Bo były marzenia o opłycie, plotki o tym, że, że może takowa powstanie. Czy ty gdzieś się odłożyłaś swoje wokalne pasje na bok? Czy, czy masz takie swego rodzaju też ambicje, które jeszcze bardzo chciałabyś zrealizować? To, co, to, co chcę robić, w zasadzie się dzieje. To jest, y, raczej skupiam się na tym, co, co się dzieje w tej najbliższej przyszłości. Nie robię jakichś deko, dalekosiężnych planów y, i nie stawiam sobie jakichś takich y, celów. Y, y, także życie jakoś weryfikuje wszystko, wiesz, i tak się wszystko układa, że, że w zasadzie skupiam się tu i teraz. Gdzieś tam w tej najbliższej przyszłości, w te najbliższe miesiące, już znam zawodowe plany i wiem, co będę robiła. I będą wyzwania. I będą wyzwania, tak. I myślę, że to wystarczy, bo jakbym tak więcej do przodu. Też mierzę siły na zamiary, nie mogę robić wszystkiego. I gdzieś tam muszę to wszystkie swoje siły też rozkładać tak, żeby w pełni zrealizować na 100% to, co mam do zrealizowania. Mm, więc y, tak sobie y, myślę o tym wszystkim pozytywnie, ale raczej tu i teraz i y, y, gdzieś tam nie robię bardzo takich dalekich planów. Bije od ciebie cudowny spokój, więc życzę ci, <laughs> Dziękuję. życzę ci, żebyś tak spokojnie mogła dalej płynąć y, i żeby wszystko po prostu się układało w tych dalszych wyzwaniach. Dziękuję ci za dzisiaj. Moją gością była Paulina Sykut-Jerzyna. Dziękuję bardzo, mi miło miło i spokojnie też spędzony czas. Dzięki Do wielkie. usłyszenia. Dziękujemy. Podcast zawierał lokowanie marki. Lokowaną marką był producent suplementu diety Magne B6. Zmęczenie i stres z ashwagandą.